masz odwagę powiedzieć żono, i stałem tam, gdzie stało domo. Cześć, witajcie, słuchajcie, dzisiaj temat numeru NIE. Po polskiemu słyszanemu często do NI z NIE. To jest numer identyfikacyjny w Hiszpanii, a dokładnie słuchajcie, o co chodzi. Niestety nie ma jeszcze jednolitych numerów identyfikacyjnych na szczeblu Unii Europejskiej. Szkoda, ponieważ taki jest coś a la w Polsce PESEL, a w UK National Insurance by się przydał. Numer rejestr PESEL, system ewidencji ludności, każdy miałby swój numer, niezależnie z którego państwa członkowskiego pochodzi. No bo w tej chwili mamy podwójne obywatelstwa europejskie, na zasadzie, że obywatel państwa członkowskiego jest jednocześnie obywatelem Unii, czyli obywatelstwo państwa członkowskiego rozciąga się na obywatelstwo Unii Europejskiej. I fajnie by było, gdyby były jednolite numery, niezależnie czy pochodzi z danego państwa, czy z innego, byłyby jednolite w centralnym rejestrze, takim PESEL, europejskim PESEL-u. Mogłoby się zaczynać od, nie wiem, od liter państw członkowskich, tak jak jest przy numerach IBAN, IBNN, czyli International Bank Account Number, czyli numer kontu bankowego, gdzie mamy początek od kraju, w którym dane konto jest założone. Mogłoby być nawet przy PESEL-u, każde państwo by miało byłoby wspólne. Bardzo by to było fajne, niestety na razie tego nie ma. Każde państwo członkowskie prowadzi odrębną ewidencję zarówno obywateli danego państwa członkowskiego, którzy są jednocześnie obywatelami Unii, jak i obywateli Unii, którzy są obywatelami innych państw członkowskich, a mają nadany numer w danym państwie, no bo nie wszyscy mają nadane numery we wszystkich państwach, nie? Tak jak mamy w Niemczech Steuer numer i ID numer, tak jak mamy w Polsce PESEL, czyli Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności, tak mamy w Hiszpanii dwa numery. NIF, to jest dla obywateli Hiszpanii, którzy są jednocześnie obywatelami Unii, i NIE, które są dla obywateli innych państw. Zarówno obywateli Unii Europejskiej, ale będących obywatelami innych państw członkowskich, jak i dla osób, które nie mają obywatelstwa Unii, to jest dokładnie tam zapisane, czy to jest osoba unijna, czy osoba pozaunijna. To się bardzo zmieniło w przypadku obywateli UK, którzy byli obywatelami unijnymi, a nimi by przestali. Czyli z tego 1 grudnia 2020, dla przypomnienia. No i tutaj sytuacja jest taka, że ten numer będzie wam potrzebny, jeżeli planujecie pobyt w Hiszpanii i robić w innym charakterze niż turystyczny, czyli jeżeli jedziecie jako turysta, to numeru NI nie będziecie potrzebowali, ale jeżeli chcecie kupić mieszkanie albo dom w Hiszpanii, będziecie potrzebowali numeru NI. Jeżeli będziecie otworzyć konto bankowe, prawdopodobnie będzie wam potrzebne. Niektóre banki nie wymagają, ale jeżeli będziecie chcieli, ale większość wymaga. Jeżeli będziecie chcieli pracować, albo zarejestrować self-employment, czyli samozatrudnienie, albo założyć spółkę, albo założyć, no robić wszystkie różne inne rzeczy w Hiszpanii, numer NIE będzie wam potrzebny. No i tutaj się zaczyna ten embaraz, że narosło całkiem bardzo wiele mitów, jak numer NIE wyrobić. Ogólnie są na to raz... W zasadzie raz, dwa, trzy, cztery metody na to. I sobie omówimy w oddzielnych filmach, żeby nie robić tutaj zamieszania. Ogólnie numer NIE jest wam wydawany na białej kartce formatu A4, gdzie jest napisane, że wasz numer NIE przydzielony jest taki. I on się nigdy nie zmieni. Ten sam wasz PESEL się nigdy nie zmieni. Chyba że będzie sprostowany. Tak samo jak wasz NIE się nigdy nie zmieni, tak jak w UK, tak samo się wasz NIE w Hiszpanii też nigdy nie zmieni. Różnica jest taka, ludzie mówią, że jest biały i zielony NIE, co nie jest do końca prawdą. Biały NIE to jest w momencie, kiedy zostaje wam wydany i jesteście poinformowani, że taki jest wasz numer, dostajecie na białej kartce. Natomiast jeżeli byście mieli rezydenturę hiszpańską, wtedy zostanie wam
certyfikat rezydencji mam właśnie kolor zielony i jest on właśnie, i też zawiera on numer NAI na nim, masz dane, ale to jest zupełnie odrębna rzecz i tak naprawdę numer NAI potrzebujecie, ale sama rezydencja nie jest wam do końca potrzebna. Może być dla was przydatna, ale nie jest ta śmiertelnie niezbędna jak w przypadku samego numeru NAI, więc jeżeli planujecie cokolwiek w Hiszpanii, warto go sobie wyrobić. Jeżeli macie takie luźne myśli na temat działania w Hiszpanii, to sugeruję wyrobić numer NAI sobie wcześniej. Jeżeli planujecie tam, nie wiem, za jakiś czas wyjechać do Hiszpanii, albo trochę pomieszać w Hiszpanii, albo kupić sobie dom na emeryturę w Hiszpanii, to coś planujecie z Hiszpanią związanego, ale jeżeli to jest niestrystalizowane, sugerowałbym wcześniej wyrobić numer NAI sobie podczas pobytu na przykład turystycznego. Pojechać sobie na wakacje, na przykład, nie wiem, na Majorkę i wyrobić ten numer. Jednego dnia po prostu umówić się wcześniej na to wyrobienie, odwiedzić odpowiedni urząd i wyrobić go wcześniej. To na pewno nie będzie wielkim kłopotem, a jest to moim zdaniem najwygodniejsza forma wyrobienia tego numeru, więc można o to zadbać wcześniej. Nie jest to kosztownie majątek przy okazji wycieczki, przy okazji pobytu, w mojej ocenie warto, więc pogadamy sobie na temat, jak to się ten numer wyrabia w następnym filmie. Kobiety chciałbyś zniewolić, pozbawić chciałbyś niewolnej woli.